W ostatnim filmie widzieliście, jak udałem się do Katowic na jarmark pokazać Wam jarmark świąteczny w Katowicach. Dziś jesteśmy w Raciborzu i udajemy się na rynek zobaczyć jarmark świąteczny. W rynku ogólnie problem tu jest z zaparkowaniem. Najlepiej już kawałek odposzukać miejsca parkingowego, bo tu przy centrum jest mocno zapchane wszystko. No i na wejściu jest lodowisko zrobione na rynku. Ludzi naprawdę jest ogrom dzisiaj, ale z tego co wiem, tutaj jarmark jest tylko kilka dni, więc wszyscy ludzie na raz uderzyli. No i zaczniemy tutaj właśnie od lodowiska. Widzicie, ludzi dużo, tu jest parę budek. Ja widzicie, lodowisko jest dosyć duże. Taki ciekawostek. Kiedyś było lodowisko właśnie podobnych wymiarów na Ostrogu koło parku zamkowego, to znaczy nawet w parku zamkowym, ale niestety zostało ono zamknięte, miało być zrobione nowe, ale do dnia dzisiejszego jeszcze nie zostało skończone. Jedynym lodowiskiem właśnie jest to, które się tutaj na rynku znajduje. Tu jest wypożyczalnia. Urzew z prawej strony. A tu przechodzimy do budek jarmarku. To Enzo, Katowic jak byliśmy. Enzo ma mniejsze miasto, mniejszy jarmark, ale nie ma koła młyńskiego, wiodebelskiego młynu. Budki też są mniej ozdobione, jest ich dużo mniej. No i głównie z tego, co na przykład teraz na początku widać, to jest najwięcej ozdób, gdzie w Katowicach większość budek właśnie była z jedzeniem wszelkiego rodzaju, z makołykami. Tam chyba dalej widzę jakieś wypieki, jakieś inne rzeczy. A tutaj wszędzie są jakieś ozdoby świąteczne. No i tam na końcu chyba jest karuzela. Jak widzicie, uwagę, tam się kręci dla małych dzieci. O, tutaj jest jakaś degustacja z pasieka. O, tutaj jest grzaniec, chyba bacówka i kolejka aż dotąd. Takie sery. To jest chyba raciborskie grzane, z tego co widzę, piwko, grzane wino i grzane piwo. Tu jakieś występy, koncert i ta karuzela, o której będę wspominałem. Tutaj znajduje się właśnie taka karuzela dla dzieci. Zawsze ona była darmowa, nie wiem jak w tym roku. Zobaczymy. Tam też chyba dalej jeszcze jakieś ozdoby. Świat prezentów się wystawił. No, wygląda, że jest darmowe. Idziemy dalej. Tam jest jakaś zjeżdżalnia. No. Tam jest jakaś zjeżdżalnia dla dzieci. Jak zwrócicie uwagę, tu jest taka zjeżdżalnia, gdzie dzieci mogą sobie na pontonie pozjeżdżać, ale kolejka idzie tu i aż tam do tyłu. Masakra. Co najmniej godzina stania. Więc może jakby przyjść tutaj w tygodniu. O, atrakcja bezpłatna.
Dlatego też taka kolejka. Jak widzicie, dzieci tutaj w takich pontonach mogą wjeżdżać do góry i zjechać sobie właśnie z takiego toru saneczkowego, czy jak to mam nazwać fachowo. No i doszliśmy tutaj do zejścia w okolicy rynku. Chodźcie, w okolicy rynku, w okolicy targu. I tu już chyba wszystko nastawione na ozdoby świąteczne. Dużo ci ozdoby, choinki sobie żywe kupić. Tutaj są choinki na sprzedaż żywe. No i tu jest koniec. Tu jest jakiś miód znowu. I miodu tutaj widać dosyć dużo jest. No i tutaj też ozdoby. Tutaj też są choinki. Tam tle widać właśnie na zwierzanie, które mówi się. Patrz, psich patrol. Biegnij do psiego patrola, podaj mu rękę. Siema. Musimy iść do kamery. Mikołaj, widzisz?